chodziło mi o tego Hearthstone'a. Droga gro. Jest dobrze? Jest dobrze. Przechwytywanie monitorka. Jeszcze sobie tutaj wejdziemy do Dudleya. Wszystko gra. Jeszcze sobie zerkniemy, jeszcze na pewno. Dobra, nie będę sprawdzał tych deków, sprawdzałem je 3 razy wcześniej. Tak więc witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w drugim pojedynku dnia dzisiejszego. Jest to Round of 16, czyli 16 zawodników. Runda przed ćwierćfinałami. Wygrany tego pojedynku zmierzy się z Devil Fruitem w ćwierćfinale. Natomiast póki co będziemy mieli okazję obserwować pierwszą grę. No i z tego co widzę, pojedynek Ketun Warrior kontra Ketun Priest, o ile się nie mylę. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że Dudley stwierdził, że włoży sobie Beaconer of Evil tak po prostu deku, ale wydaje mi się, że raczej jest to dek na Ketunie, czy też Katunie. Różnie ludzie go wymawiają, Cetun, Ketun. Jest też parę określeń takich mało cenzuralnych, więc nie będziemy tak brzydko mówić. Prawda? Prawda. Sobie jeszcze tylko zerknę, czy tutaj wszystko gra? Wydaje mi się, że jest tip-top. Więc czeka nas kolejny, miejmy nadzieję, fajny pojedynek. Jeżeli chodzi o deki, Regis, Warrior, Warlock i Druid, zbanowany Priest. No tutaj Regis, o ile dobrze pamiętam, dosyć kontrolny skład tych deków. Wszystkie deki tak naprawdę kontrolne, no i wszystkie mają jakiegoś starożytnego boga w sobie. Dudley natomiast, no w sumie podobny zestaw, tak na dobrą sprawę. Różni się tutaj jeden deczek tylko, o ile dobrze widzę. Tak, jest Warrior i jest Mag, ale Mag dostał bana od Regisa. No i Dudley gra Druidem, Priestem i Warlockiem. Tak więc możemy mieć tutaj parę Mirror meczy. Zobaczymy. A póki co u Dudleya całkiem fajna sytuacja. Ten Power World Shield może tutaj całkiem fajnie zadziałał, chociaż bez przesady. No tutaj mana, braknie many Dudleyowi na to, żeby tego akolitę wyleczyć. Gdyby ten akolita dostał heala teraz, no mógłby dobrać tych kart całkiem sporo. będę służyć, ale już nie posłużyć w tej grze. No i zobaczmy, na co zdecyduje się Regis. Daj, lekka dominacja po stronie Dudleya na stole w tym momencie. Natomiast Regis, no całkiem spore koksiki ma na ręce, no które mogą tutaj dosyć dużo problemów Dudleyowi sprawić. 3 na 6 plus buffy dla Ketuna za każda obrażonka. Czy jest opcja, żeby zabić w sumie tego, jak to się ty zwiesz, oszalałego wyznawcę? Nie bardzo. Przecież nie, jest drugi apostoł Ketuna, więc może być atak wszystkim plus apostoł. No i ten wyznawca w tym wypadku byłby martwy. Natomiast Dudley nie decyduje się chyba w ogóle. Nie, jednak zabije tym dwa, znaczy wbije dwa obrażenia tym 2-1, żeby przypadkiem jakiegoś Whirlwindu nie dostać. Obydwa Ketuny się póki co ładnie dosyć bufują. No. Kurde, jeszcze nie widziałem Ketuna w Ketuna. Widziałem Yogg-Sarona w Yogg-Sarona, ale Ketuna w Ketuna jeszcze nie miałem okazji. No zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co u Regisa tura numer 6. No jest tutaj kilka opcji. Sylvanas jest całkiem spoko, ale czy jest tutaj potrzeba grania tej Sylwany? Nie wydaje mi się. Na te drobne kreatury nie ma jakiegoś super wielkiego sensu. Na pewno przydałoby się, żeby Regis pozbył się tych kart, które dobierają karty. Czy też kreatur, które dobierają karty u Dudleya. Decyduje się zabić kapłankę. Natomiast w tym wypadku ten akolita jeszcze może trochę tych kart dobrać. No teraz heal na akolitę, wbitka w tego taunta, no i ten akolita dalej żyje. Tutaj całkiem niezły draw engine u Dudleya. Jest Emperor. Jest zagrany bliźniaczy cesarz. I szepty. Te szepty są genialne, tylko wiecie czego mi brakuje? Brakuje mi szeptów innych bogów. Oczywiście no tutaj byłoby to trochę trudne do zrealizowania, na przykład szepty Enzota w momencie, w którym nie ma go na stole. No tak to daje sygnał przeciwnikowi, halo, mam Enzota w deku. Więc nie ma co się dziwić, żeby za nie zdecydował się na to, ale gdyby na przykład tak Enzot jakieś szepty sprzedawał,
w momencie, w którym jest na stole, też byłoby całkiem spoko, bo te szepty Joksarona są, przepraszam, Ketuna są całkiem klimatyczne, a wszyscy ci bogowie gdzieś tam coś sobie szeptać lubili, jeżeli się nie mylę. Znaczy tak, bo ogólnie w WoWie było tylko dwóch bogów, był Ketun i Joksaron do tej pory, Enzota nie było, a Yasharash, też te nazwy takie... Yasharash, dajmy na to, z tego co mi wiadomo, to nie żyje, tylko na potrzeby Hearthstone'a gdzieś się wskrzesił. Jest Sylwanka, no Sylwanka w tej sytuacji jest dosyć konkretną opcją, a szczególnie z tą bójką. No teraz jeżeli Dudley zdecydowałby się na zasypanie stołu kreaturami, no to myślę, że bójka byłaby całkiem value place'em. No to Regica, zobaczymy. Natomiast mam tutaj wrażenie, że Dudley mógłby się zdecydować na wydobyte zło, czyli Escalated Evil. Holinowa. Bo Holinowa też jest spoko, tylko że w tym wypadku Sylwana gdzieś tutaj polegnie. No zobaczymy jeszcze, co zrobi Dudley. A jest, będzie zabita ta Sylwana. Nie ma co jej zostawiać na stole. No i zobaczmy, co się stanie. No chyba taki dosyć dobry target sobie obrała do przejęcia. Zdecydowanie nawet bym powiedział najlepszy target. Czy w tym momencie Regis zdecyduje się na bójkę? Myślę o tym ghoulu. Ten ghoul jest też całkiem spoko, tylko ten 3-3 by przeżył tą bójkę, ale jego można by teoretycznie dobić chociażby z Hero Power i Shield Slama, gdyby miał ochotę taką Regis. Albo zostawić na stole po prostu. Bójka tak naprawdę niespecjalnie mi się tutaj podoba, jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie. Teoretycznie bójka zabija wszystkie kreatury, znaczy no ma taką możliwość, natomiast ten ghoul jest o wiele lepszą opcją, bo zabija 3 kreatury bez problemu i tak na dobrą sprawę tego 3-2 może sobie teraz Regis dobić właśnie tym Emperorem. No i to jest o wiele bardziej korzystną opcją. No Dudley na pewno tych kart trochę podobierał w tym momencie. Jest Ketun, będzie heal i będzie kabalistka. O, to jest bardzo mocne zagranie. Tutaj nie dość, że Regis stracił tamta, Dudley go zyskał. No to jeszcze na stole pojawiła się kreaturka 4-5, też całkiem fajna opcja. No i jak Regis sobie z tą sytuacją poradzi? Może właśnie prastara tarczowniczka, starsza siostra chyba tarczowniczki z GVG na stół, plus 2 Shield Slamy? Te 2 Shield Slamy, znaczy oczywiście Shield Slam też byłby całkiem przydatny później, ale w tym momencie, żeby zabić te dwie kreatury, może. A u Dudleya na ręce co mamy ciekawego? Nie, nic tutaj nie będzie więcej dograne. U Dudleya co mamy na ręce? No są dwie guślarki, ale w tym momencie heala nie trzeba. Jest zakapturzona akolitka, jest apostoł Ketuna, no i stół. W tym momencie Dudleya wygląda całkiem spoko, 4 kreatury. Jeszcze tutaj ta zakapturzona akolitka tego Ketuna może też troszkę pobufować. Ta kreatura jest całkiem fajna, no fajne statystyki za 4-3-6 to jest dosyć spoko opcja. Plus ta umiejka, no nie jest tutaj może jakoś super stworzona pod to, żeby tego Ketuna bufować, bo mimo wszystko tych healy, no ile można sprzedać z nią na stole. W niektórych sytuacjach oczywiście dużo, ale tylko w niektórych. A tak, tego zagrania Regis za chwilę pożałuje. No jest oczywiście druga kabalistka, która bez największego problemu przejmie tego Taunta, plus jeszcze naznaczona Ketuna z Divine Shieldem. No i w tej sytuacji Dudley tutaj panuje nad stołem jak tylko chce. Regis potrzebuje tak na dobrą sprawę czegoś naprawdę mocarnego, żeby sobie z tym poradzić wszystkim. Są Twin Emperory. Twin Emperory, 2 Taunty. Tylko że te Twin Emperory też jakoś super dużo tutaj nie robią. Być może Shield Slam w 4-5. Być może kolejna prastara tarczowniczka. Jest pan Veklor.
jak się nazywa pan drugi? Weknilasz. Entombik u Dudleya. No Entomb, fajna opcja na Ketuna. Szczególnie jeżeli Dudley sam gra Ketun deckiem, tego Ketuna może wsystać do deku. Też jest całkiem spoko. Obydwa Emperory zostaną zabite. Pojawi się kolejna akolitka. Plus jeszcze dwójeczka bufująca Ketuna. No Ketun Dudleya w tym momencie 21 na 21. Gdzieś tutaj powoli Dudley zbliża się do Litala. No tarczowniczka myślę, że tutaj musi być zagrana. Już nie ma na co czekać. Plus broń i shield slam. Wydaje się być to całkiem spoko. Bronią może tego tamta zabić na przykład. Shield slamem tą 3-6 kreaturkę. Więc wygląda to całkiem okej. Tak myślę. No, Regis się jeszcze zastanawia. Dudley w tym momencie ma 4, 9, 13, 15 plus Ketun, który ma 21, to jest 36, więc Lital bez najmniejszego problemu. Z tą tarczowniczką no już sytuacja nie jest aż tak dobra. Litala nie ma, ale też... Ketun tak szybko? Znaczy Ketun jest spoko ogólnie, no kreatura 21 plus zabicie tej kreatury u Regisa plus atak swoimi kreaturami, natomiast ten Ketun po prostu teraz zostanie zabity. Myślę, że tą turę można było nieco bardziej, chociaż z drugiej strony Dudley nie ma za bardzo co tutaj zagrać na ten stół. No jest oczywiście Big Game Hunter, zagrany przez Regisa, który pozbył się Ketuna. Ketuna. Właśnie, Katuna, przecież tak nawet jednostkę, Katun. Jak grałem na początku, zaraz po wyjściu dodatku, to ten apostoł mnie tak irytował. Każdy go grał i był tylko Katun. 12 razy w ciągu jednej gry. Pan apostoł sobie umrze. Guślarka, no mogłaby tutaj coś poleczyć, ale nie ma za specja. Jest Katun od Regisa. Natomiast, no myślę, że Regis jest specjalnie będzie zadowolony widząc Entomba, bo raczej ten Entomb zostanie zagrany teraz. No ewentualnie Shadow War Death, ale może go chyba spokojnie sobie Dudley wsystem do deku. Jest też opcja, że ten Katun przez Dudleya zostanie dobrany jakoś niedługo. Heal na siebie. No Regis nie jest zbyt zadowolony, szczególnie, że ten Herald teraz nie robi zbyt wiele. W sumie to nie robi totalnie nic. Ale Herald mi się osobiście nie podoba. Dużo osób go gra, ale gdzieś tak jak zauważyłem, to nie ma za specjalnie kiedy go zagrać. Taki trochę martwy, taka trochę martwa karta. Albo karta 8 za 8, 7 na 9. Plus ewentualny buff do Ketuna. Katuna. Pancerz. No, ten Herald raczej nie może czekać. No tutaj musi się coś pojawić na tym stole. No jeszcze ewentualnie Ghoul się może pojawić, ale ten Ghoul też taki trochę nie teges. Jednak Ghoul? No tutaj takie dosyć ciekawe zagranie. Znaczy oczywiście ten Herald nie jest problemem dla Dudleya, który ma Shadow War Death'a na ręce i po prostu zabije go. Natomiast tak się zastanawiam... W ten sposób, czyli po prostu Regis stawia na Big Game Huntera. Tutaj, no teoretycznie jest to jakaś opcja. Ale no Dudley bez większych problemów sobie radzi i ze swoim HP, i z tymi kreaturami. W tym momencie Regis co może zagrać? Albo Herolda, albo tam 4-2. No jest Herold. Herold dostanie Shadow War Death'a prawdopodobnie. Dudley zostanie z kreaturą 6-5, plus pewnie tak gorliwa kapłanka też się pojawi na stole. Drugi Shadow Ward, więc bez problemu jak jakaś duża kreatura będzie tutaj zagrana. No i myślę, że Dudley tą pierwszą grę już raczej ma w kieszeni. Ma jeszcze dwa katuny w deku, a że ma cztery karty do dobrania, no to szansa na katuna jest 50% w sumie. Więc raczej bez większych problemów tutaj
Dudley powinien tą grę wygrać. Tak swoją drogą, ciekawe, czy te katuny mają takie same rozmiary, czy zachowały swoje. I jeżeli mają, jeżeli... Ten jest 19 na 19. Jeżeli zachowały swoje rozmiary, to czy obydwa się bufują? Czy tylko ten katun, który jest Dudleya, się bufuje? Nie, przepraszam, co ja gadam? Przecież Dudleyowy katun zginął. Nie było Herolda. Coś mi się pomerdało w głowie. Więc Dudley ma tylko jednego katuna, który nie wiem, jakie ma statystyki, szczerze powiedziawszy. Się pogubiłem. Dobra, jest katun i ma staty 23 na 23. To chyba wystarczy, żeby tutaj wygrać tą pierwszą grę. Tak. No i w tym momencie mamy 1 do 0 dla Dudleya, który katunową walkę wygrał bez cienia wątpliwości. Opla. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała druga gra. Zdradzę wam, że jeżeli chodzi o deki Dudleya, katunów nie brakuje. Z drugiej strony, u Regisa katunów też nie brakuje. Katun. A zobaczmy, jak u innych zawodników. Tutaj też jest parę katunów. No, nie ma tych katunów już tak dużo w kolejnych meczach. Jeszcze parę jest, aczkolwiek no, nie ma ich aż tak dużo, jak akurat w tym pojedynku, gdzie katunów, no jest troszkę. Teraz będziemy mieli pojedynek dwóch druidów. No nie zgadniecie. Nie zgadniecie, na czym ci druidzi są oparci. Dobra, może zgadniecie, patrząc na karty. Zerknijmy sobie na rozdanka. U Regisa, no bez rewelacji, tak bym powiedział. Jest Nerwej, który gdzieś tam może coś przyspieszyć, ale nie ma tutaj tak rewelacyjnego rozdania jak Dudley, który ma Coina, ma Innervate'a, Wildgrowtha i Mirkeepera. I tutaj Rampa Sroga. Jest drugi Innervate u Regisa. Być może Arakoa w drugiej turze. To mogłoby być dosyć fajnym zagraniem. No druid tak na dobrą sprawę nie za bardzo ma jak zabić taką kreaturę 5 na 7 w tej drugiej turze. Oczywiście jest mulch, czy też na kompost. Mulch. Ogólnie karta, która nazywa się na kompost, która zabija dowolną kreaturę. No ale w tym momencie Dudley nie ma jej na ręku, więc... Więc ten typek 5 na 7 plus buff dla Katuna +3/+3 wydaje się być całkiem spoko opcją. No i katunek już sobie rośnie od drugiej tury. No w tym momencie Dudley decyduje się na opiekuna bagna. Opiekuna bagna z ziutkiem. No ten ziutek... ten ziutek tak naprawdę wystarczy na tego tamta. Bo w tym momencie Dudley ma 5 obrażeń na stole plus Rafa w ręce. Ewentualnie Hero Power... Ewentualnie w sumie Apostoła. Apostoł jest tutaj też całkiem niezłą opcją. Zrównuje się tym obrażeń, więc tak na dobrą sprawę ten Regisowy tauncik no, zostanie zdjęty przez Dudleya w trzeciej turze, no w tym wypadku. Tutaj zdecydowanie Regisowi brakło jakiegoś removalu, jak na przykład właśnie Rafa, czy też Gniewu, żeby zabić tego 3-3. No wtedy Dudley byłby w troszkę większych problemach, żeby pozbyć się tego typka, ale też nie w jakiś nie do ogarnięcia. Ciebie też, siemaneczko. No i jest karta o nazwie Gniew, która no, przydałaby się turę wcześniej. W tym momencie no, nie robi szału. Zobaczymy, czy Regis będzie ją zagrywał. Pytanie, znaczy tutaj jak najbardziej jest spoko zagranie, tylko pytanie, czy naprawdę trzeba dobierać karty, czy nie lepiej było po prostu Hero Power użyć tą kartę chować na ręce. A na kolejną turę Regis tak ma druida szponów. Nie, proszę. Nie, no nie mówcie, że to się znowu zbugowało. O, ładnie. No bywa. Od Dudleya zobaczymy Azur Drake'a, o ile się nie mylę, dokładnie tak. Plus co tam jeszcze jest? Jest Klaxi, jest typek do Katuna, jest sam Katun, Gniew, Wildgrowth. No, wygląda to całkiem spoko. Szarża czy Taunt? Taunt. Tauncik zostanie tutaj wrzucony na stół. No bez większych problemów Dudley może zabić tego Taunta.
Zostanie mu co prawda tylko trzymane, ale zatrzymane ma kreaturkę 3-4, więc to jest całkiem spoko opcja. Gniew plus drugi gniew, jednak tutaj Azur Drake musi żyć. Nie chce się pozbywać tego smoka Dudley. Natura powstanie przeciwko tobie. Natura to powstanie przeciwko temu zbugowanemu kółkowi. Azur Drake. Jeżeli dobrze pamiętam, Regis ma Katuna 9/9, więc ten klaks jeszcze nie działa jakoś superancko. Living Rootsy w tym momencie troszkę za słabe, żeby Azur Drake'a zabić. No i na co się Dudley teraz zdecyduje? Ma 6 many, więc może zagrać jedną kartę plus... brak kultury. Jedną kartę plus gwałtowny wzrost. A Mirkeeper... Jak moja wina, stary! Nie moja wina. Się zastanawiam, czy może nie zresetować tego spekta, żeby się odbugowało to. Tylko no nie chciałbym tutaj was pozbawiać możliwości oglądania, co się dzieje. Ale przecież my za chwilę zwariujemy z tym kółkiem. Czyli ja tylko jestem taki przewrażliwiony. Dobra, może jakoś wytrzymamy. Niech sobie kółko... Niech się kółko kręci. Klaksi, ale klaksi bez buffa. 4/5, czyli takie po prostu Yeti. Dudley w tym momencie będzie miał 7 many. Być może opiekun bagna plus starszy zmierzchu. 2 wild growth, więc ten katun może się pojawić w miarę szybko. Czy tak na dobrą sprawę, czy jest sens spieszyć się z tym katunem? Nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakaś taka potrzeba. On jest na chwilę obecną 10/10. 10 obrażeń nie robi tutaj jakiegoś gigantycznego szału. Tym bardziej, że Regis ma na ręce Big Game Huntera. Z tego co widzimy, Dudley raczej się nie spieszy, nie przyspiesza, nie zwiększa w sumie ilości swojej many. Myślę, że te gwałtowne wzrosty chce zachować na koniec, żeby podobierać karty w 10. Znaczy przy 10 many, w sumie nie w 10 turze. Jest chyba Swipik. Czy Swipik to jest fajną opcją? No nie do końca. Swipik powiedzmy w 3-4, ale to nie daje zbyt wiele. Może Swipik w tamta, atak tym Klaksi. Okej, no w ten sposób sobie to Dudley zrobi. Też w sumie spoko. Chwila, jak ja myślałem o swipe w tym, ale nie, to było bez sensu. Faktycznie tak jest lepiej. Nie wiem, gdzieś jakieś kurcze głupie pomysły mi przychodzą do głowy. 4-1 kontra 4-6. No, 4-1 zdecydowanie wygrywa. Czy będziemy od Regisa widzieli swipe'a? Swipe i trade i oszalały wyznawca? A wydaje się być całkiem spoko. Już myślałem, że sam wyznawca, ale jednak jest też swipe dograny. Jest swipik dograny. No 3-6 całkiem nieźle kontruje tego katuna, którego Dudley ma na ręce. 6 buffów dla katuna przeciwnika nie byłoby niczym fajnym. Jest wyznawca na wyznawce plus opiekun bagna chyba też pojawi się na stole. No myślę, że tutaj z tokenem raczej many dawać nie będzie. Jest drugi swipe u Regisa plus Living Roots. Czy to coś fajnego tutaj może zrobić? Może, no cały stół może tym Regis posprzątać. Swipe w taunta, Living Rootsy w tego 3-2, no i Hero Power w 2-1. I bez najmniejszego problemu stół Dudleya w tej sytuacji będzie posprzątany. U Dudleya na ręce tylko draw plus katun. No katun... Okej, okay, spoko, no powiedzmy, że wejdzie w ten stół, strzeli troszkę, ale zejdzie od Big Game Huntera, więc tutaj nie ma jakichś wielkich problemów. Plus 3 buffy dla Regisowego Katuna. I to jest problem Katuna tak naprawdę. No on tutaj, okej, zadał troszkę obrażeń, zabił kreaturę, to jest spoko, tylko że to kosztowało Dudleya całą turę, a Regis całą tą turę kupi sobie za tak naprawdę pół swojej tury. Plus jeszcze dogra tamta i sytuacja Regisa wydaje się być całkiem konkretna. On tutaj wywalczył całkiem niezłą pozycję. Kwestia jeszcze tego, co Dudley teraz dobierze, bo ma możliwość dobrania dwóch kart. Jeżeli tutaj będą jakieś koksy, no to Dudley będzie miał tutaj problemy w tej grze.
A nadmiar many. Jest druga krzewicielka zła. No, ale to raczej nie stanowi większego problemu dla Regisa. Innervate, który no nie ma sensu go zagrywać. No i Regis teraz dobiera Twin Emperorów, no i myślę, że tutaj będzie dosyć pozamiatane konkretnie w tym momencie. Dudley musiałby tak naprawdę, nie wiem co dobrać, żeby wrócić do tej gry. Oczywiście na pewno są jakieś możliwości, no gdzieś tam jakiś draw, ale to naprawdę będzie bardzo ciężka droga dla Dudleya, żeby do tego wrócić. No i tym samym Dudley się poddaje. Jeszcze zobaczymy co dobrał, nie zobaczymy jaką kartę dobrał. W każdym razie mamy w tym momencie 1 do 1. Opla, druid. No i zawodnikom został... Regisowi został jeszcze Warlock i Warrior, natomiast Dudleyowi druid i Warlock. No i zobaczymy, czy będziemy mieli kolejny Mirror Match. Nie! Dudley zostaje przy druidzie, a Regis zmienia deck na Warriora. Czyli to jest ten deczek, który widzieliśmy w grze numer 1. Jest apostoł, jest starszy, a jest grzmotnięcie tarczą. Natomiast to grzmotnięcie tarczą właśnie raczej zniknie z tej ręki. Mamy dwa removale, tamta i starszego, czy też gnoma. U Warriora wygląda to całkiem spoko. U druida jest pierwszoturowy gnom. No a później taka w sumie posłucha przez następne tury. No tutaj zastanowiłbym się, czy ten Innervate na pewno jest takim dobrym pomysłem w tej pierwszej turze. No teoretycznie oczywiście można liczyć na to, że Regis nie będzie miał jak tego 3-4 zabić i w czwartej turze wejdzie 4-10 na stół. Natomiast gdzieś miałbym takie światełko ostrzegawcze przed Executem, który też mógłby się tutaj dosyć mocno przysłużyć do zabicia tego Glaxi, ale póki co Executa nie widać. Widać natomiast u Regisa Slama i Apostoła, które myślę, że posłużą do zabicia tej kreaturki. 3 na 4 w takim wypadku. Apostoł? Nie, chyba jednak gnom zostanie tutaj zagrany. Czy słyszycie go ze? W tym momencie Dudley co? Atak gnomem w gnoma, Hero Power i zabicie gnoma. Na co Regis w kolejnej turze zagrywa swojego apostoła. No i gdzieś tam powiedzmy tą przewagę na stole małą, bo małą zbuduje. Ketun 9-9, więc Klaxi w kolejnej turze wejdzie bez buffa ewentualnie, jeżeli miałoby się pojawić. Myślę, że się pojawi, no bo innej opcji tak naprawdę Dudley nie ma na chwilę obecną, a szkoda byłoby skipnąć turę. No chyba, że zdecyduje się na Hero Power. W sumie Hero Power i zabicie tego apostoła i dogranie tej kreaturki 2-3 też jest całkiem spoko opcją. Krzewicielka zła. Wchodzi na stół, bufuje Ketuna do 11, więc w następnej turze Klaxi już może wejść z bufem. Chociaż bardziej bym widział, strzepiwszy w piątej turze, czy też przy 5 many jakąś piąteczkę niż tą czwórkę. Zobaczymy, jak Dudley to rozegra. A póki co u Regisa naznaczona. No i Katuny się bufują jak oszalałe. Jest apostoł, ale ten apostoł, że on coś robi, robi. Hero Power, zbicie Divine Shielda, apostoł, zabicie tego, tej naznaczonej. I wydaje się być to całkiem spoko. Chociaż tutaj Regis też bez większego problemu sobie może z tym gdzieś poradzić. No jest ten Taunt 4-6, wydaje się być całkiem spoko opcją. Jest też oszalały wyznawca, który wydaje się być o wiele lepszą opcją. 5 many, kreatura za 5, to wydaje się być o wiele lepsze. Klaxi? Czy coś innego? No zabicie tego 3-6 też byłoby całkiem spoko dla Dudleya, ale... nie bardzo ma możliwość zrobienia tego. Przynajmniej nie widzę takiej możliwości. Oszalały wyznawca kontra oszalały wyznawca? No może być. Czy Klaxi i Hero Power? Nie, jednak wyznawca, no i ten 2-1 poświęci się, żeby zbić troszkę HP temu taoncikowi. Opętany ghoul. No teoretycznie slam w taunta, ghoul, zabicie taunta. W sumie był dwóch tauntów i zostałby na stole ghoul 3-3 i babka 2-2.
więc gdzieś tam Regis byłby w całkiem nie najgorszej sytuacji. Alternatywą jest ten taunt warriorowy, ten Tauren, śmiały krwawego kopyta. No ale myślę, że zabicie tego taunta u Dudleya byłoby ciekawsze, bo chce mieć dogrywanie swojego. Slam w przypadku taunta nie robi tutaj zbyt wielkiego szału. Shield Slam jest ogólnie spoko, ale raczej bym nie korzystał z niego w tej chwili na tego 3-4. Gdzieś lepsze targety można znaleźć. Jednak jest taunt i jest atak. 3-1, 3-1. Okej. Emperory? Emperory wydaje mi się być całkiem spoko opcją. No dziękuję Ciebie również, drogi Katunie. Miło, że się spotykamy. Są Emperory, są dwa taunty. No i co, bójka? Bójka... Chociaż może ta prastara tarczowniczka, ona jest 6x6. Tylko to też, brak jakiejkolwiek inicjatywy u Regisa. Trochę może boleć. Ghoul... o, to jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj buff na własne taunty. Zabicie jednego z Emperorów, drugi ranny. Więc wygląda to całkiem spoko. Gniew. Gniew, żeby zabić tego 5-1 jak najbardziej. Wydaje się być ok. Tylko ten drugi będzie kosztował obydwie kreatury. Albo kreaturę Hero Power. Zobaczymy, na co decyduje się tutaj, ale chyba na Double Trade, dokładnie tak. Zostaje sam Azur Drake, nie sam, ze starszym zmierzchu. Stary od trzech, nic innego nie słyszę poza jego zewem. No i Regis tutaj ma lusi problem. Dwie kreatury, 4 HP, więc nie ma jak tym ghoulem czegokolwiek zabić. Shield Slam oczywiście jest jakąś opcją, ale Shield Slama na kreaturę 3-4 tak trochę szkoda. No tutaj Death's Bite byłby genialną opcją w tym momencie, ale Death's Bite'a nie ma w standardzie, więc nie ma o czym myśleć. Sylvanas teoretycznie nie jest najgorszym pomysłem. Znaczy Sylvana tutaj nie zrobi zbyt wiele, no jedyne co zrobi to to, że obydwie kreatury się wbiją. Wbiją w nią, po prostu ją zabiją. Więc można ją na później zostawić, gdzieś tam może z Brawlem połączyć. Atak za 3. No i tura Dudleya, który... Ta Mroczna Arakoa jest spoko opcją. Problem jest tylko z nią taki, że... gdzieś tam mana troszkę się zmarnuje. No tutaj równie dobrze Dudley mógł zagrać dwie czwórki. Ale z drugiej strony i tak w kolejnej turze... Nie, przepraszam, w kolejnej turze mógłby zagrać Arakoę plus czwórkę właśnie. Gdzieś to ten mana curve mógłby być ciutkę lepszy. Ale decyduje się na zagranie tej Arakoły. Czyżby tutaj był samobójczy Shield Slam w Sylvana? Nie, nie ma YOLO Place'ów. Nie ma prób przejęcia 5-7. No nie ma co się dziwić, no bo gdyby Sylvana przejął tego 4-1, to byłaby straszna tragedia. I Regis byłby naprawdę w złej sytuacji. Jest Bran. Bran i Klaxi? Nie, Bran i opiekun Bagna. Ta ziemia. Ten jakiś raper. Właśnie, przecież to nie jest Battle Cry. Zapomniałem. Kiedyś też myślałem, że te Choose One są Battle Cry'ami, ale bardzo szybko skonfrontowałem to z rzeczywistością, jakie założenie są. No więc Klaxi byłoby trochę lepszym pomysłem do Brana. Bójka? Czy ja wiem, czy to jest potrzeba zagrania bójki? Trochę mnie to dziwi, szczerze powiedziawszy. Bo ten prastary mógł zabić 3-3, Sylvana mogła zabić Brana. I zostałaby Sylvana 5-3 kontra 2-2. Chociaż z drugiej strony, jak Sylvana po Brawlu zostaje. I tym samym Druid się poddaje. Okej.
Regis w każdym razie wygrywa 2-1 w tym momencie. No i został już tylko jeden z deków Regisa. Czy też Regisowi został jeden dek. Jest to Warlock, którego za chwilę zobaczymy. No zobaczymy, jak Warlock sobie poradzi. Troszkę nim ostatnio grałem. Bez większych sukcesów. Ale inny build niż ten Regisowy. Jest to oczywiście Warlock na Reno. No i na Ketunie. No, na tym starożytnej pierdole, co ciągle się szepcze. Dzięki, ziom. Rozdanko. O, w ogóle będziemy mieli Mirror Match. Proszę, proszę. Mirror Matchik nam się szykuje. Rozdanko Regisa, Mortal Coil. Okej, na pewno się do czegoś przyda. Hellfire, Apostoł, Reno, Emperory. Całkiem spoko, są jakieś opcje na początek. Dudleya tak samo, trzy kreatury bufujące, Katuna, Hellfire, Azul Drake, Mind Control, tak gdyby się mu przeciwnik za bardzo rozwinął. Dudleya to całkiem spoko. Tutaj oczywiście na początku będziemy dobierali. Dobieranie jest bardzo ważne. Jest Starszy Zmierzchu, no i z tym już tak Regis sobie prosto nie poradzi. A przynajmniej nie ma jak. No jest teoretycznie Hellfire i Mortal Coil, ale to dosyć kosztowne zagranie. Więc bardziej bym tutaj widział Twilight Drake'a. Dokładnie tak, jest Smoczek. 4-8. No teraz Dudley nie ma sobie czym, nie ma czym sobie poradzić z tym smokiem. A naznaczona wydaje się być całkiem spoko opcją. No i pytanie, co Regis z tym zrobi. Teoretycznie Mortal Call w Divine Shielda, Apostoł w 4-2 i zabicie 3-4 smokiem wydaje się być całkiem spoko opcją. No tutaj nie będzie draw z tego wiru. Natomiast myślę, że pozbycie się kreatury za 4 many z DS-em kosztem tego Mortal Coila jest całkiem spoko. Plus jeszcze trace z gnomem. No i sytuacja dla Regisa wydaje się być całkiem spoko. Azur Drake i Shadow Flame. No Shadow Flame może się tutaj przydać. Argusik. Szybki Argusik i zabicie Azur Drake'a. No i to jest dobry kąsek na Hellfire'a. Jakby na to nie patrzeć. W tym momencie Hellfire musi się tutaj pojawić. Że teoretycznie Dudley mógłby poczekać do następnej tury. A już pojawi się jeszcze jedna kreatura i rzucić Mind Control Techa. Ale to byłoby bez sensu. Więc nie ma co się dziwić, że czegoś takiego nie zobaczyliśmy. Natomiast widzimy szefa Hoklików. No, który tutaj nie jest jakimś super mega problemem do ściągnięcia. Znaczy, przepraszam, nie jest super problemem dla Dudleya. Natomiast przydałoby się go zabić, a na to w tej chwili Dudley sobie pozwolić nie może. Emperor na 8 kart, ale bez żadnych konkretnych kartów. Bez żadnych konkretnych kart, jak na przykład Jaraxxus. Tutaj na Jaraxxusa na pewno ten Emperor byłby całkiem dobrą opcją. Ale Regis tego Emperora też nie ma jak zabić. Tak swoją drogą. No może dać mu Silence'a, to jest całkiem spoko. Natomiast sam Emperor jako kreatura 5-5 pozostaje na stole. Może jakiś Shadow Flame. Chociaż czy jest tutaj sens grać Shadow Flame'a taką dobrą sprawę? Teoretycznie zabicie tym Emperorem 2-4. Dogranie. Tak się zastanawiam, dogranie. Bran? Nie? No tak. To jest też całkiem spoko. I Shadow Flame zostaje na ręce. Przy okazji Bran... Bran daje podwójnego buffa do Ketuna. Sporo tych kreatur wystawił Dudley. No, zastanówmy się, co może w tej sytuacji zrobić Regis. Czyżby Hellfire? Jest Hellfire. Dodatkowo do tego będzie chyba naznaczona Katuna. Chyba, że Regis będzie chciał przystopować grę, czy też przystopować turę w sumie Dudleyowi i zagra Proroka, co też jest fajnym zagraniem, bo w kolejnej turze gdzieś tutaj można liczyć na jakieś Twin Emperorsy, na przykład z Dark Peddlerem, ewentualnie Emperora, więc ten Doomsayer całkiem spoko wchodzić w ten stół.
No myślę, że Dudley raczej nie będzie chciał go zabijać. Nie ma za specjalnie, znaczy nie, przepraszam, może wyssać mu duszę. A przy okazji się wyleczy, zostanie mu 4 many. Mógłby się pojawić na stole jeszcze na przykład Farsir, ale też nie byłoby to tragiczne. No pytanie, czy na pewno jest sens rzucać wyssanie duszy na akurat na tą kartę, czy nie lepiej zostawić ją na coś większego. Katun póki co u Regisa 8-8, więc o Litalu jeszcze mowy nie ma. Natomiast u Dudleya na ręce nie ma Reno i to jest gdzieś tam problem, patrząc na stanie jego hapsów. Zobaczymy jeszcze, co Regis się zdecyduje zrobić. Pan Gnom plus Emperor czy Reno? Czy może naznaczona? No jest tutaj kilka opcji, ale jest Reno. Tak dla bezpieczeństwa, heal za 17. Całkiem spoko, kreatura 4-6 też nie najgorsza. Właśnie przegrywam? Kurde, jeszcze nawet nie zacząłem grać, a już przegrywam. Ech, ta magia. Wyscenie duszy na Reno plus Peddler i powiedzmy, że Farsir. Murloc, Korny Giermek, Piechur ze Złotych Włości. Bez rewelacji. No jest taunt, 1-2 co prawda, ale zawsze jakiś taunt może coś przyblokować. No i co poza tym Dudley zrobi? Mi się osobiście tutaj Farsir podoba, natomiast Dudley decyduje się na dobranie karty, szuka jakiejś opcji. Szuka jakichś opcji na ogarnięcie tego stołu. Przewodniczka duszy. Dobrze? Tak, przewodniczka dusz, przepraszam. No, w tym wypadku nie da zbyt wielu tych buffów, ale gdzieś w kolejnych turach może. Mroczny handlarz. No tutaj też, chociaż jest wędrowiec pustki. No, zawsze to taunt 1-3, nie 1-2. Różnica może niewielka, ale zawsze jeden punkcik życia więcej. Na przykład Dark Peddler go nie zabija. Też jakiś plus. Wędrowiec pustki pojawia się na stole. No i Dudley w tym momencie w lekkich tarapatach. No, teoretycznie Shadow Flame i Demon Wrath i stół wyczyszczony. Aczkolwiek Dudley... W sumie Mind Control tak jest całkiem spoko opcją. Chociaż przejęcie tego 2-2 no nie robi to jakiegoś szału. A i tak Dudley musi sobie z tym stołem jakoś poradzić. No jestem ciekawy, co teraz zrobi. No, moim wcześniejszym pomysłem był atak tym Dark Peddlerem w taunta, rzucenie z niego Shadow Flame'a. No to też w sumie jest to dosyć konkret opcja. A tutaj mały misplay, ten smog mógł mieć jeden życia. Ale nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia w tym momencie. Pocisk cienia może się przydać, ale jeszcze nie teraz. Póki co Regis, no ręka tak na dobrą sprawę pełna dosyć ciekawych opcji. 28 HP, być może po prostu Sylvana stół. A Sylvana gdzieś tam może jakiś problem sprawić Dudleyowi. Emperor też jest spoko, natomiast ja bym tutaj był w stanie poczekać do pojawienia się Jaraxxusa na ręce. Chociaż z drugiej strony no, reszta kart jest też całkiem konkretna. Cesarz. 2 tamty 4-6. Nie wyglądają źle tak naprawdę. Pomijając tego Black Knighta, który jednego tamta zabije. A drugi zapewne zginie od smoka i od dwójeczki. Jep, tak też się dzieje. No i Farsir na Twilight Drake'a. No tutaj wystawienie się troszkę na Mind Control TH. Mind Control Tech mógłby tutaj zrobić jakąś fajną magię, ale myślę, że wypaczona otchłań zrobi tą magię. Czy może Regis zdecyduje się na coś innego? Sylvana też nie jest taka zła w tym momencie na stole. Jednak wypaczona otchłań i szlam. No tak się zastanawiam, czy ten szlam aby na pewno jest dobrym pomysłem. Jaraxxus co prawda no jest poniekąd ryzykowny grając na Ketuna, ale Reno, Ketun, Warlocki raczej tego Jaraxxusa nie budują jakiegoś gigantycznego, więc Dudley może się zdecydować na Jaraxxusa. Może nie teraz, ale w następnych turach. No i wtedy ten szlam byłby całkiem przydatną opcją na właśnie broń Jarka. Póki co jednak jest Sylvana.
No z Sylwanną Regis może sobie poradzić, wysysając jej po prostu duszę. A ewentualnie, co jeszcze tutaj może zrobić? No Katun raczej tak niespecjalnie. Zabicie tej Sylwany z Katunem na stole raczej nie jest najlepszym pomysłem. Demon Ruff. Teoretycznie też z Shadow Boltem daje nam radę. Natomiast Rex zdecyduje się na Emperora. No obniżenie kosztu 8 kart. W tym właśnie Jaraxxusa, który no gdzieś tam moim zdaniem jest całkiem konkretną opcją w tym Mirror Matchu. Po pierwsze broń, którą można, wiadomo, wbić troszkę obrażeń. A po drugie te Infernale, które troszkę łapią na siebie obrażeń od Katuna. Nie wydają się być złym pomysłem. No ale póki co nie mamy tego Jaraxxusa i raczej nie podejrzewałbym, żeby on się pojawił w tej turze. Wydaje mi się, że jest to jeszcze troszkę za wcześniej. O, mam takie wrażenie. Katun, ile ty ziomciu masz ataku? 12. No 12 przy Imgang bossie tak średnio. Jest przewodniczka dusz. Za 5-5 na 6 plus opcja dam do Katuna. Nie jest taką złą, nie jest takim złym pomysłem, ale ja się jakoś nie mogę tego osobiście przekonać. Natomiast ja mam jakieś dziwne preferencje. Na przykład nigdy nie potrafię polubić Grim Patrona. Zawsze jak tylko mówię coś o Grim Patronie, to o, przecież to jest najmocniejszy deck. A ja nie mówię nigdy, że on jest słaby, ja mówię, że mi się nie podoba. A to różnica. Ale mieszę z tym. No mamy całkiem konkretny stół u Dudleya. Tam ciochy są inne kreaturki. A Regis nie bardzo ma jak ten stół ruszyć. Jest Demon Ruff, ale demon... Gniew demona nie zabija przede wszystkim dwóch demonów na środku. Po lewej też przeżyje, tamty przeżyją. No nie ma to jakiegoś takiego konkretnego zastosowania ten Demon Ruffik. Sylvana? Teoretycznie Sylvana. Jest póki co Shadow Bolt zagrany, zabity chyba zostanie jeden taunt i Sylvana wskoczy na stół. No całkiem niezła opcja. No tutaj Dudley w tym wypadku, no co, musi poświęcić wszystkie kreatury? Ale nie ma opcji, żeby nic Sylvana nie przejęła. Bo jeżeli poświęci im gang bossa, to z niego wypadnie im, którym zaatakować nie może. Więc nawet jeżeli poświęciłby wszystko, to i tak, jeżeli chciałby poświęcić wszystko, to i tak ten jeden imp z Imgang Bossa na stole zostać musi i wtedy Sylvana go przejmie. Jakie opcje ma Dudley? Nie ma obniżonego kosztu na Argusie, więc nie ma opcji na Herolda Zagłady i Argusa w jednej turze. Póki co... No w ten sposób może to zrobić. A Sylvana przejmuje tego dopiero przyzwanego impa, no i może wytradować stół do zera. I jest Herald Zagłady plus Sun Fury Protector. Całkiem niezła opcja, chociaż tutaj Big Game Hunter już się chyba czai. No jest jeszcze jedno oka potwora. Na przykład tej kreatury też nie akceptuję, dla mnie ta Zing jest lepszy. Nie jest zależny od stołu przeciwnika, dlatego gdzieś tam ma dla mnie troszkę większe value. Jest Reno! Bez heala, za to z Argusem. 30 hapsów na koncie Dudleya. Harley jest za oknem. No i będzie atak w... jednooką potwory. I Shadow Flame! No chociaż ten Shadow Flame taką super opcją nie jest. Jeżeli się nie mylę... Znaczy, jest oczywiście opcja na sprzętnięcie stołu, ale Shadow Flame plus tak naprawdę Farseer i Big Game Hunter do tego posłużyły. Więc to nie jest taka super mega opcja. Zerknijmy w ogóle jak tam ilość kart. U Regisa dwie karty, u Dudleya dwie karty. Więc tych kart już prawie nie ma. Jaraxxusy póki co czekają. Katuny czekają. Regis ma w tej chwili łącznie 5 kart, 4 w ręce, 1 w deku. Natomiast Dudley ma łącznie 4 karty, 2 i 2. Więc gdzieś tam troszkę przewaga u Regisa. Jedna karta to mimo wszystko w sytuacji, znaczy jedna karta to może nie jest duża, ale w sytuacji, kiedy mówimy o 4 lub 5 kartach, to jest 25-20%. Zależy jak na to patrzeć. Jest całkiem sporo. Katun?
Tak się zastanawiam, czy Dudley wykorzysta swojego Big Game Huntera i wyssanie duszy. A wyssanie duszy u Regisa jest. Big Game Hunter poszedł chyba w Herolda, o ile dobrze pamiętam. A więc Regisowi na pewno zostało już tylko wyssanie duszy. A Dudley? Nie jestem pewien. Big Game Huntera nie kojarzę. Okej, okay. Wyssanie duszy musiało gdzieś wcześniej skoczyć. Musiało gdzieś wcześniej zostać zagrane, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie po jednej karcie zostało zawodnikom w talii. No i co tutaj zrobi Dudley w takim wypadku? Katun 17. Więc jeżeli zdecyduje się na Jaraxxusa, no to będzie tak naprawdę jego koniec. Big Game Hunter... No to w sumie jedyna opcja na zabicie Katuna, więc raczej też nie bardzo. No i tutaj jest to, o czym mówiłem. Gdyby Dudley obniżył sobie koszt tego Jaraxxusa i mógł zagrać go z Hero Power, no wtedy ten Katun przeciwnika nie zabijałby go. Bo w tym momencie, jeżeli Dudley zagra Jaraxxusa, jeżeli zagrałby Jaraxxusa, powiedzmy, zaatakował i zabił, to sam miałby 12 życia, ten miałby 3. Powiedzmy, że ona nawet nie robi nic, bo Katun zabija Dudleya, więc ja mógł sobie na to pozwolić. No zobaczymy, co w tym wypadku Regis zrobi, no bo tutaj Dudleyowi został Katun, o ile mnie pamięć nie myli. Jest Bran, więc Katun Regisa w następnej turze 34 pociski może wystrzelić. Jest też Katun u Dudleya, który ma 21/21, no to jest całkiem konkretna opcja. Tych obrażeń, 22/22, tych obrażeń tutaj będzie masakrycznie dużo. I czy Dudley wygrał tą grę? Nie. Chociaż jeszcze jest Fatigue Damage, jest wyssana dusza, jest 11, ale dalej nie. Dalej to jest za mało, a Katun Regisa ma 17. Więc Jaraxxus nie może się tu pojawić. Bo jeżeli Dudley zagra teraz Jaraxxusa, będzie miał 15, plus 3 to jest 18 teoretycznie. Więc Katun nie zabija Dudleya, ale Fatigue Demon zabija. Ale o ile się nie mylę... To są obrażenia dla Dudleya, to są dla Regisa. Tu są właśnie dwa punkty obrażeń. Naprawdę to... No tutaj Jaraxxus musi być zagrany, nie ma innej opcji. Jeżeli Regis zagra teraz Jaraxxusa, zagra Katuna. Fakt faktem, zabije to i to, ale z fatigi dostaje 3, a tutaj u Dudleya jest Jaraxxus. Więc Dudley w ten sposób wygrywa. Jeżeli zagra Jaraxxusa, zabije tego, z Fatyk dostanie 3, to jest łącznie 6, byłby na 9, plus 4 to jest 5, plus 3 to jest 2. Tylko pytanie, czy w ten sposób... Nie jestem pewien, czy Regis zdąży zabić Dudleya, zanim Fatigue Damage. Ale nie, powinien zdążyć. Nie, tak, myślę, że tą grę wygrał już. Tak, wygrał, bo zostaje teraz na 2 HP. Dokładnie tak. Tak więc, moi drodzy, drugi